Upały również doskwierają zwierzętom. W schronisku dla bezdomnych zwierząt wszystko już jest przygotowane na wysokie temperatury powietrza. Schronisko, jak zawsze, my się co roku przygotowujemy do tego wcześniej. Tutaj te zwierzęta, które nie mają możliwości chronić się jakby wewnątrz budynków, gdzie jest cień, gdzie jest dużo chłodniej jak na zewnątrz, tylko są w boksach, które są z budami. Nasze budy są dobrze izolowane, są to trójwarstwowe budy, więc tam już można znaleźć cień. Ale to często też bywa niewystarczające, więc jak Państwo zwrócicie uwagę, część boksów ma pełne osłony, jeżeli chodzi o konstrukcję ścian. One dają o różnych porach roku z różnej strony cień. Ponadto w miejscach najbardziej newralgicznych, najbardziej odsłoniętych, montujemy takie siatki zacieniające, które przynoszą ulgę naszym podopiecznym. Dodatkowo w tych kojcach są wystawione duże pojemniki z wodą, nie tylko po to, żeby zwierzęta mogły się napić od tego małej miski, ale część z nich tak naprawdę korzysta jak z przydomowego basenu, więc myślę, że to spełnia fajnie swoją rolę. Czasami przy bardzo dużych upałach też stawiamy tak zwane kurtyny wodne, które mają dodatkowo to powietrze schłodzić i uczynić je znośniejszym, bardziej wilgotnym i miłym dla zwierzaków. Szczególnie uważać trzeba na starsze i schorowane osobniki, dla których upał może być zabójczy. To jest tak jak z ludźmi. Jeżeli chodzi o osobniki starsze, chore czy bardzo młode, to o czym wcześniej rozmawialiśmy, trzeba stosować jeszcze dokładniej. Tak? Trzeba dbać o te zacienione miejsca, ponieważ no, zawsze osobnik starszy czy chory będzie słabszy i tutaj nie warto przebywać z nim bardzo długo na słońcu. Tak? Tu jeszcze bardziej trzeba zwrócić uwagę na to, czy on jest odpowiednio zabezpieczony przed tą temperaturą. Pod żadnym pozorem nie zostawiajmy zwierząt w samochodach. Kolejną rzeczą tutaj, którą trzeba pamiętać, bo część naszych podopiecznych podróżuje z nami, wyjeżdżając w samochodach. Absolutnie pod żadnym pozorem nie zostawiajmy zwierząt w zamkniętym aucie. Nawet z lekko uchylonymi szybami to nic nie daje. Auto zamienia się za przeproszeniem w piekarnik i nasze zwierzę bardzo szybko pod wpływem szoku termicznego może nam odejść. Pamiętajmy, by zapewnić swoim podopiecznym dostęp do świeżej wody i zacienionych miejsc. Warto też pomyśleć o tych wolno żyjących. Kolejną grupą zwierząt, o które też powinniśmy jako ludzie zadbać, są nie tylko nasi podopieczni, ale też zwierzęta, które żyją obok nas. Koty wolno żyjące, często małe też innego rodzaju gryzonie, które żyją wokół. Pamiętajmy, że w takie dni, jeżeli tych dni jest więcej, te zwierzaki naprawdę mają problem z znalezieniem sobie źródła tutaj wody pitnej. Na terenie miasta nie ma zbyt dużo tych ujęć, więc wystawienie takiej miseczki z wodą gdzieś pod blokiem, gdzieś pod jakimś drzewkiem dla kotów wolno żyjących, które w naszym ekosystemie pełnią bardzo pożyteczną rolę, naprawdę jest rzeczą pożądaną. Zwierzaki, podobnie jak my, odczuwają pragnienie i skwar.